Ja zacznę od anegdoty. Jedną z bardzo niewielu osób, która miała odwagę, butę lub czelność uderzyć pięścią w stół Steve'a Jobsa, był Paul Rand. I to był rok 86. Paul Rand miał wówczas lat 70 i był dość żwawym, jednak papieżem designu. To był ten czas, kiedy on zaprojektował już większość tych kultowych znaków, takich jak IBM, czy telewizja ABC, czy ten klasyczny UPS. Steve Jobs natomiast był w wieku chrystusowym, ze stygmatem tego, którego zwolniono z jego własnej firmy. Żeby logo tego nowego przedsięwzięcia zaprojektował właśnie Rand. Panowie poszli więc na spacer i ustalili, co następuje. Po pierwsze, ponieważ ten wprowadzony komputer miał mieć kształt sześcianu, to Rand powiedział, że postara się, żeby logo nawiązywało do tego kształtu. Po drugie, Jobs za jedną propozycję, jedną koncepcję zapłaci Randowi okrągłe 100 tysięcy dolarów. Jobs zdarzył Randa niebywałą estymą, więc zapytał nieśmiało, czy w tej cenie mógłby liczyć na kilka wariantów tej jednej propozycji. Na co Brand odpowiedział klasyczną kwestią. To jest kwestia, która, myślę, połowie projektantów śni się po nocach. Odpowiedział tak. Ja rozwiążę twój problem, a ty mi zapłacisz. Możesz wykorzystać to, co robię lub nie, ale nie przedstawię wariantów logo, a ty zapłacisz mi tak czy siak. I rzeczywiście, dwa tygodnie później, Rand przyleciał po raz kolejny z Nowego Jorku, bo był takim klasycznym amerykańskim Żydem. Przyjechał do Palo Alto z niewielką, kilkunastostronicową brożurą, która pokazywała znak i tłumaczyła, dlaczego on tak wygląda. Jobs po obiedzie wziął tą książeczkę, nie bacząc zupełnie na towarzyszy, w absolutnym milczeniu i skupieniu przeczytał ją strona po stronie. To logo wyglądało tak. Milczenie rosło, Jobs przez długą chwilę milczał, a to już były czasy, kiedy wiadomo, że jego reakcja mogła być, mogła być absolutnie nieprzewidywalna. Mógł stwierdzić, że ten znak jest absolutnie gówniany, rzucić książeczką o ścianę, mógł wpaść w zachwyt, gdyby był być może internautą, mógłby powiedzieć, to powiedzieć klasycznym, nie przekonuje mnie to. Zamiast tego dalej w milczeniu, Jobs wstał i Branda, który no, miał trochę posturę i aparycję takiego czerstwego niedźwiadka jednak, po prostu wyściskał. I to jest piękna historia obrazująca relacje klient-projektant. Ale pojawia się oczywiście pytanie, gdzie było to uderzenie pięścią w stół, skoro tak było pięknie. Ono nastąpiło chwilę później, kiedy Jobs zapytał, czy możemy ewentualnie delikatnie zmienić odcień żółtego w literce E. Wtedy właśnie Rand walnął pięścią w stół i wycedził. Robię to od 50 lat i wiem, co robię. Dlaczego ja to właściwie opowiadam? Opowiadam dlatego, że rzeczywiście to jest anegdota, która jest marzeniem większości projektantów. Marzeniem absolutnie nierealnym, bo to już trochę nie te czasy. Po drugie dlatego, że ani gram tej historii i anegdoty nie jest widoczny w tym znaku, ale też nie powinien być, bo nie taki był jego cel. A ja dzisiaj chcę powiedzieć dokładnie o tym, czego nie widać. I opowiem o trzech rzeczach. Po pierwsze o tym, jaka jest rola projektanta. Po drugie, na czym właściwie polega jego praca, czyli tak, za co realnie płaci klient. A po trzecie, jak odróżnić dobry projekt od złego. Zacznę więc po raz kolejny od jakiego też klasycznego case'u. Czyli kim jest projektant, oprócz tego, że projektantem ikonek. To są dwa piktogramy z zestawu 50. One powstały w latach 70. na zamówienie amerykańskiego Departamentu Transportu i właściwie to mógł być bardzo długi, nudny wykład o tych ikonkach. Jedyna ich wartość anegdotyczna jest taka, że jednym z kryteriów ich oceny było
podatność na akty wandalizmu i pod tym względem chyba dość dobrze dają radę. Natomiast mało kto wie, że ta para miała dziadków, którzy wyglądali tak. Ci dziadkowie powstali w Wiedniu 50 lat wcześniej, w latach 20. z inicjatywy pana z kolei aparycji brata bliźniaka Alfreda Hitchcocka, czyli Otto Neurata. I powstały jako część dużo większego systemu ikonograficznego, znacznie większego, bo tych ikon było prawie 4000 w sumie, to jest niewielki fragment. Dodajmy, że to było w czasach, kiedy każdą z tych ikonek po prostu wycinano w linoleum, to były linoryty. Żeby je powiększyć, to nie było takie właśnie drag and drop, pociągnij za róg. Trzeba było wziąć kolejny kawałek linoleum, wyciąć jeszcze raz. Ale to nie był objaw galopującego ikontitisu, że tak to brzydko nazwę. To był bardzo piękny wyraz zupełnie tak utopijnie oświeceniowych marzeń o postępie i nie ukrywajmy, socjalistycznym zjednoczeniu narodów. To jednak lata 20. Etap Bawarskiej Republiki Rad. Ten system nazywał się Isotype. To określenie być może wam znane. I poza tym, że jednym z jego celów było stworzenie języka obrazkowego, ale to poza tym to była bardzo czytelna metodologia. Ten język miał być elementem edukacji, który w sposób oczywisty i uniwersalny wyjaśni relacje rządzące ówczesnym światem. Ja pokażę na przykładzie, jak to działało. To jest klasyczna tabela z danymi statystycznymi. Liczba mężczyzn w wieku tym i tym, żyjących w Wielkiej Brytanii w czasach tych i tych. I ta tabela potraktowana metodą izotypu wygląda tak. Ja może opowiem, co tu się wydarzyło, bo wydarzyły się trzy rzeczy. Teraz będzie dużo w przód i w tył. Pierwsza rzecz to zmienił się tytuł tych danych, tak? Nagle ten, no, jak leci podane dane, zostały podporządkowane bardzo konkretnemu celowi, czyli pokazujemy, co działo się z tymi mężczyznami podczas wojny. Druga rzecz, podano tylko lata przestępne. Po prostu po to, żeby nie zaciemnić obrazu. Tym bardziej, że wycięcie tych dwóch roczników nadal, znaczy, to dalej obrazuje trend. A po trzecie zmieniono skalę z tysięcy na miliony, tak żeby jeszcze bardziej uczytelnić. Metody utopijne mają to do siebie, że są absolutnie piękne. Znaczy ja jestem, mnie to zawsze fascynowało. Ale jeszcze ciekawszy był system tworzenia tych. Od strony zespołu, od strony czegoś, co nazwalibyśmy workflowem. Bo Otto Neurath, mimo swojego bardzo wszechstronnego wykształcenia, bo był filozofem, ekonomistą, matematykiem, politykiem, no, nie był grafikiem, wiedział, był przede wszystkim teoretykiem. Więc on sobie zebrał zespół ludzi, który mu te, przepraszam, infografiki szczelał w ilościach masowych przez bardzo wiele lat. I po jednej stronie miał naukowców społecznych, nauk społecznych, ekonomistów i tak dalej, którzy dostarczali mu danych. Po drugiej stronie miał odbiorców. Tym odbiorcą tak naprawdę domyślnie miała być klasa robotnicza, dowolnych klas, narodów i ras. A po środku był ktoś, kogo nazwalibyśmy projektantem teraz. Natomiast ani słowo grafik, ani projektant nie pojawia się w żadnych opisach tej metody ani raz. Słowo, które się pojawia, to jest transformer, czyli ten, który przekształca czy przekształcający. I tak naprawdę opowiadam o tym, żeby powiedzieć i zobrazować trzy rzeczy. Po pierwsze, projektant jako taki, inaczej, projekt jest zawsze pełni funkcję służebną wobec celu. To jest to, co było widać tutaj bardzo ładnie, że dane danymi, te dane obrazujemy, ale obrazujemy je po coś, żeby zakomunikować konkretne relacje między twardymi faktami, a historią. Druga rzecz jest też chyba jeszcze bardziej istotna, szczególnie w czasach, kiedy projektanci tworzą skórki i kolejne wersje ikonek
i bardzo często do tego są zatrudniani. Design nie powstaje jako skutek przepuszczania koncepcji przez jakąś manierę stylistyczną. On powstaje na skutek bardzo konkretnej metodologii i właściwie wtedy głównie ma sens cel i wart jest przepłacanie, to powiem ze swojej strony. Designer nie jest dekoratorem. To są dwa bardzo różne funkcje i zawody. Designer przekształca, ale dla niego praca na formie jest ostatnim elementem procesu. Zawsze pracuje na treści. I trzecia rzecz, czyli właściwie na czym polega praca projektanta. Za co płaci klienta? Z reguły jest podstawowe pytanie, za co płacę. Koniec lat 90. dwie duże firmy finansowe postanawiają się połączyć, tworzą tak naprawdę największą wówczas instytucję finansową na świecie. Mike Wolff, który wówczas był strategiem przy tym projekcie, dzwoni do dwóch projektantów, Polisher i Michaela Beiruta, i mówi: słuchajcie, sprawa jest, trzeba by zrobić logo tej nowej instytucji. Jest tylko jeden haczyk. Do pierwszej notki prasowej informującej o rebrandingu mamy 10 tygodni. Ale chodźcie w ogóle na obiad. Standardowo, w sposób najbardziej nie tyle racjonalny, ile logiczny, to takie rebrandingi przeprowadza się w ten sposób. Bierzemy tło, bo było. Bierzemy parasolkę, bo było. Zostawiamy logotyp, no bo był, tylko zmieniamy trochę nazwę, potrzeba. I mamy nowy znak, który trochę jest poczwarny tak naprawdę, ale będziemy tego stosować konsekwentnie przez 10 lat, to wiadomo, że się stanie marką absolutnie kultową, bo taka jest siła konsekwencji. Oni jednak spróbowali zrobić coś kawałek dalej, podejść do tego rebrandingu tak jak do każdego innego rebrandingu, nie bacząc na czas. Spotkali się na tym obiedzie, dość szybko ustalili trzy rzeczy. Po pierwsze, że należy ciachnąć tą nazwę. Wystarczy samo City, biorąc pod uwagę zakres instytucji, i tak będzie bardzo dużo rozwinięć tej nazwy. Po drugie, że parasolkę można by chyba narysować inaczej. Po trzecie, ta belka w tle, żeby było śmiesznie, ta belka w nomenklaturze oryginalnej City Corp nazwana jest niebieską falą. Nie ściemniam, naprawdę. I podczas tego spotkania, w ciągu kilku sekund tak naprawdę, Polisher narysowała taki znak. Nazwa jest, parasolka jest z rączką z litery T. Jeśli znacie obecne logo City, to wiecie już, że ono jest bardzo, bardzo podobne. I to mogłaby być kolejna piękna historia o współpracy projektanta z klientem, ale był rok 98. I to już się nie wydarza. Jeśli mamy dwie duże instytucje, z których każda ma swojego brand managera, każda ma swojego dyrektora zarządzającego, to wiadomo, że nie będzie tak łatwo. Więc ta propozycja w wersji dociągniętej do etapu koncepcji, pokazanej na całej masie nośników od kart kredytowych przez oznaczenia wewnętrzne, zewnętrzne czy bankomaty, została przedstawiona obu korporacją w procesie zjednoczenia i oczywiście pokazały się pierwsze uwagi. I pierwsza zasadnicza uwaga ze strony brand managera grupy Traveler brzmiała tak. Ta parasolka nie wygląda jak parasolka, w ogóle nie oddaje esencji parasolkowatości. Mary Poppins się buntuje, idea naszej marki została zagubiona. Więc pierwsze, co zrobiono, oczywiście to wywalono tę parasolkę, dodano starą na prawo, jest nowe logo. Druga uwaga przyszła ze strony jego odpowiednika z City Corp i brzmiała: nie no, fajnie, ale my chcemy niebieską belkę, znaczy wale. 6 miesięcy propozycji i poprawek później udało się domknąć znak, który jest bardzo podobny do obecnej wersji. Dodam, pracowały przy niej 4 różne agencje brandingowe, 3 brand managerów, bo jeden się zwolnił, 3 CEO, bo jeden się zwolnił po drodze.
Po to tylko, żeby dojść do znaku, który tak naprawdę powstał, cytat z Polisher, w kilka sekund i 34 lata doświadczenia, bo tyle wówczas już projektowała. A konkluzja tego jest taka, że w każdej organizacji, która zatrudnia więcej niż trzech pracowników, proces projektowania logo to jest balet. To jest balet pełen piruetów między, też dyplomatycznych piruetów, między aspiracjami, ego, oczekiwaniami rynkowymi i wreszcie ograniczeniami rynku całej instytucji. Więc następnym razem, kiedy zobaczycie, że jakiś projektant otrzymał tyle i tyle tysięcy za projekt znaku i to znaku, który jestem przekonana, połowa sali lepiej zaprojektuje w pędzie, to pamiętajcie, że tak naprawdę projektant robi bardzo dużo rzeczy. On jest kuglarzem, jest showmanem, jest negocjatorem, jest dyplomatą i dopiero pod koniec jakby tego bohaterskiego ślizgu po murawie. Oj. On dopiero pod koniec jest ewentualnie projektantem. I czwarta rzecz, czyli co właściwie czyni dobry projekt? Jak oddzielić dobry projekt od złego? Ja przyznam, że bardzo ustanawiałam, jak to ująć, bo mi samej odróżnienie dobrego projektu od złego zajęło mniej więcej 10 lat siedzenia w tej branży i uczenia się nowych rzeczy. Ale pomyślałam, że opowiem o nieco wyżej, jako koncepcji nieco wyżej, czyli czym jest dobra praca w ogóle. I żeby nie mówić jakby o tym, co ja myślę, że jest dobre, to odwołam się do badań przeprowadzonych na początku lat 90. Również w Palo Alto, nie wiedzieć czemu. Było sobie trzech naukowców. Howard Gardner, czyli pan, który zajmuje się, twórca właściwie teorii inteligencji wielorakiej. Drugi to był Michaj, Chicken Michaj, pan o najlepszym nazwisku, ale to jest też ten pan, który zajmuje się koncepcją flowu. I trzeci pan to był William Damon, który z kolei zajmował się etyką. I ponieważ oni stwierdzili, że ich doświadczenia i badania są dość zbieżne, no to zrobią ten projekt razem. Projekt nazywał się początkowo The Humane Creativity Project, potem został przemianowany na Good Work Project. 10 lat, 1200 badanych pracowników z 9 różnych branż, od dziennikarstwa po genetykę. I powstała bardzo ładna definicja tego, czym jest dobra praca. Ta dobra praca, to jest good work, ona jest bardziej w sensie dobra robota. Dobra praca przede wszystkim jest doskonała technicznie. Doskonała w sensie fachu, w sensie rzemiosła, w sensie znajomości technik tego, co robimy. Powiedziałabym w kontekście designu, że w sensie jakości tego designu, w sensie typografii, w moim przypadku brandingu itd., itd. Po drugie, dobra praca jest osobiście angażująca. Tłumacząc to na nasze, ona skutkuje flowem, natomiast to jest takie amerykańskie feels good, feels right. No rzeczywiście wymaga uwagi i skutkuje flowem. I po trzecie jest etyczna. Jest etyczna nie tylko w tym podstawowym sensie odpowiedzialności, ale też w tym sensie większego dobra, że pracownik czy autor jest skłonny poświęcić swoje natychmiastowe jakby zyski w imię czegoś wyższego, większego. To jest ten case, kiedy projektant może sprzedać i już obchnąć projekt, ale stwierdza nie, to ja jeszcze poprawię. Interesu w tym tak naprawdę natychmiastowego nie ma żadnego. I ja mogłam tutaj tak naprawdę strzelić kolejną anegdotę na temat tego, czym jest dobra praca na przykładzie, ale wolę tak naprawdę wskazać palcem i podziękować Kamilom jednej, drugiej i trzeciej, bo to jest kawał dobrej roboty, co robicie. I teraz z mojej strony dziękuję bardzo.